Wyniki głosowania na inwestycje przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Suwałk przedstawił dziś Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. Mowa o pomysłach suwalczan, które zostaną zrealizowane w nadchodzącym roku. W czwartej edycji budżetu mieszkańcy zgłosili prawie 30 projektów, z których 21 przeszło weryfikację formalno-prawną. Później suwalczanie w drodze głosowania zdecydowali, które zostaną zrealizowane. Głos oddało prawie 9 tysięcy osób, wyniki poznaliśmy dziś w Urzędzie Miasta. Z listy 9 tzw. dużych projektów najwięcej głosów otrzymała i realizacji doczeka się modernizacja ulicy Klonowej od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9. Jak poinformował prezydent, inwestycje poparło 1383 osoby. Ten wniosek uzyskał największe poparcie, bo 1383 głosy oddane. Z tego, co mi wiadomo, ci inicjatorzy, wnioskodawcy tak dobrze są zorganizowani, że wrzucane były karty do głosowania do skrzynek pocztowych z zakreśleniem tej od razu inwestycji. Różne są pomysły, ale skutecznie widzimy. Miasto zbuduje też parking przy Zespole Szkół Technicznych. Na więcej dużych inwestycji nie pozwala budżet, który w tym wypadku wynosi 1 400 000. Z listy tzw. małych projektów najwięcej głosów otrzymał pomysł renowacji zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszer przy ulicy Pułaskiego oraz cokołu pomnika generała Józefa Dwernickiego. Tam są takie kule na takich słupach przy tej bramie wjazdowej. Były również na zdjęciach dwa orły z jednej i z drugiej strony tej bramy wjazdowej. Projekt dotyczy właśnie odtworzenia tych dwóch orłów i odnowienia tego cokołu pomnika z zamieszczeniem tam takiej tablicy informującej, co na tym cokole było. Przedsięwzięcie poparło 1066 osób. Kolejne przedsięwzięcia do realizacji to plac zabaw przy ulicy Szpitalnej, budowa parkingów i chodników przy ulicy Witosa, ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej, wymiana chodnika wzdłuż ulicy Daszyńskiego i budowa parku dla psów w kwartale ulic Putry i Andersa. Mieszkańcy dostrzegają te potrzeby pierwszego planu, te najważniejsze, główne. Nie ma może takich odlotowych jakichś pomysłów. Być może one się pojawią, bo widzimy, że najwięcej jest takich rzeczy jak ścieżki rowerowe, jak chodniki, jak parkingi, no ale w końcu my się z tym uporamy. Za 2, 3, 4 lata zrobimy to, no i co dalej? I myślę, że pewnie przyjdzie nam porozmawiać również, może jeszcze nie w kolejnym budżecie obywatelskim, ale jeszcze w następnym, na temat uruchomienia budżetu obywatelskiego na projekty miękkie. I wtedy pojawia się pewnie jakieś pomysły, jakieś wydarzenia, może jakieś imprezy, może jakieś wydarzenie sportowe. Także tutaj może być ciekawie